Uwaga, uwaga! Osoby, które pozbawione są humoru i dystansu do życia, proszone są o wyłączenie odbiorników. Dziękuję. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mama z Powołania i dziś mam dla Was naturalne metody rozpoznawania płci dziecka. Pierwsze pytanie, które najczęściej słyszy kobieta ciężarna, to pytanie o to, czy będzie to dziewczynka, czy chłopiec. I oczywiście temat ten najbardziej interesuje chyba przyszłych rodziców. Jedyną metodą rozpoznawania płci sprawdzoną i medyczną jest oczywiście wykonanie USG, ale jeżeli nie możemy się już doczekać tej wiadomości, no to oczywiście z pomocą przychodzą babcine metody. Jeśli chcecie je poznać, zapraszam. Jeśli dokuczają Ci mdłości, szczególnie w godzinach porannych, to prawdopodobnie zwiastuje to, że będziesz mamą dziewczynki. Jeśli natomiast nie doskwierają Ci zbyt mocno rewolucje żołądkowe, to możesz spodziewać się syna. Kolejna metoda i chyba najbardziej klasyczna, chyba każdy ją kojarzy, to metoda obserwacji kształtu naszego brzucha. Jeżeli brzuch jest mocno wypięty do przodu, przypomina raczej taką kuleczkę, no to możemy spodziewać się chłopca. Natomiast jeśli brzuch jest rozłożysty na boki i właściwie można też zauważyć z tyłu, że jesteśmy w ciąży, to prawdopodobnie będzie to dziewczynka. Niektórzy twierdzą, że płeć dziecka można również rozpoznać na podstawie tego, na której stronie lubisz układać się na poduszce. Jeśli lubisz układać się na lewej stronie, prawdopodobnie czekasz na chłopca. Jeśli natomiast lubisz przytulić się do poduszki z prawej strony, to najprawdopodobniej czekasz na dziewczynkę. Kolejną informację mogą dać nam Twoje dłonie. Jeśli Twoja skóra jest sucha, szorstka, taka nieprzyjemna w dotyku, oznacza to, że raczej będziesz mamą chłopca. Natomiast jeśli Twoje dłonie są miękkie, gładkie, przyjemne w dotyku, to prawdopodobnie będziesz mamą dziewczynki. Niektórzy mówią, że o płci dziecka świadczyć również może jego tętno. Wyższe tętno charakteryzuje dziewczynki, czyli powyżej 140 uderzeń na minutę, natomiast niższe tętno charakteryzuje chłopców. Z tego, co słyszałam od lekarza, jest to bzdura. W ciąży zwykle powiększają nam się piersi. W zależności od tego, która pierś powiększy się bardziej, możemy również wyczytać, czy na świat przyjdzie dziewczynka, czy chłopiec. Jeśli bardziej powiększyła Ci się prawa pierś, oznacza to, że na świat przyjdzie dziewczynka, natomiast jeśli lewa, to prawdopodobnie będziesz miała chłopca. Kolejna metoda mówi, że płeć dziecka może Ci również podpowiedzieć występowanie zgagi. Jeżeli masz bardzo uciążliwą zgagę, która doskwiera Ci niemal codziennie, to zwiastuje to chłopca. Natomiast jeżeli nie masz jej wcale albo przydarza Ci się rzadko, to prawdopodobnie będziesz miała dziewczynkę. Muszę tutaj powiedzieć, że u mnie metoda ta nie sprawdziła się w ogóle. Zgaga była moim największym przeciwnikiem w czasie całej ciąży. Właściwie zaczęło się to od drugiego miesiąca i skończyło się dopiero w momencie porodu i urodziłam piękną dziewczynkę. I oczywiście jedna z najbardziej klasycznych metod, którą kojarzy chyba każdy, to metoda obserwacji tego, na co mamy zachcianki, czyli czy na słodkie, czy na słone. Jeżeli w nocy wyganiasz męża do sklepu po czekoladę albo lody, to prawdopodobnie spodziewasz się dziewczynki. Natomiast jeśli przeszukujesz lodówkę, szukając tam ogórków kiszonych, albo też masz ochotę ciągle na paluszki i chipsy, to prawdopodobnie będziesz miała chłopca. Podobno chłopcy, jako silniejsza płeć, zaczynają kopać szybciej i mocniej. Więc jeśli wyczuwałaś ruchy dziecka już koło 14-15 tygodnia, czyli dosyć szybko, to prawdopodobnie zwiastuje to chłopca. Natomiast jeśli czułaś ruchy dziecka raczej późno, czyli około 20 tygodnia, to może to zwiastować dziewczynkę. Podobnie również warto zwrócić uwagę na stronę brzucha, w której po raz pierwszy poczułaś ruchy dziecka. Jeśli była to strona lewa, to zwiastuje to chłopca, natomiast prawa strona zwiastuje dziewczynkę. Dawniej kobiety, aby poznać płeć dziecka, jadły specjalną potrawę. Miało to miejsce w 5. miesiącu ciąży i mieszanka ta składała się z przetartej marchewki z kaszą gryczaną, lnem oraz olejem. Jeśli kobieta po spożyciu tego pokarmu zwymiotowała, to zwiastowało to, że pod sercem nosi chłopca, natomiast jeśli nie, to na świat przyjść miała dziewczynka. Okazuje się, że informacja o płci dziecka możemy również wyczytać z tempa wzrostu włosów na Twojej skórze. Jeżeli w ciąży doskwiera Ci nadmierne owłosienie, to być może wskazuje to na to, że urodzisz chłopca. W przeciwnym razie będzie to dziewczynka.
Na koniec zostawiłam sobie metodę, która w przeciwieństwie do tych poprzednich ma choć odrobinę sensu, ponieważ jej sprawdzalność wynosi podobno aż 80%. Jest to kalendarz chiński. Chińczycy twierdzą, że płeć dziecka można określić przy pomocy dwóch parametrów. Pierwszym z nich jest wiek matki, natomiast drugi to miesiąc, w którym ma dojść do zapłodnienia. Na tej podstawie możemy oszacować, czy na świat przyjdzie dziewczynka, czy chłopiec. Kalendarz chiński przedstawiany jest w postaci takiej tabeli i na przecięciu właśnie wieku matki oraz miesiąca zapłodnienia możemy odczytać płeć dziecka. Jeśli jesteście zainteresowani tą metodą, to w opisie filmu tam na dole umieszczę też linka, żeby można było sobie to sprawdzić. Z tych wszystkich metod, które Wam dzisiaj przedstawiłam, jedyną, która u mnie się faktycznie sprawdziła, to kalendarz chiński. Także to, co mogę Wam powiedzieć w ramach podsumowania, to to, że żadnej z nich oczywiście nie rekomenduję. Żadna z nich oczywiście nie jest też żadną medyczną metodą wyznaczania płci dziecka i należy je traktować z dystansem, z humorem i po prostu jako dobrą zabawę. I to już wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, to proszę zalajkujcie, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z filmikami na kanale Mama z Powołania. No i koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy znaliście te wszystkie metody, no i jak sprawdziły się one u Was. Dzięki, cześć! Kurków kiszonych, no i słodkich paluszków. Słodkich? Nie, słonych. Tak powiedz. Regulacje żołądkowe nie dotyczą Cię w ogóle. Czasty, wygięty do przodu, wygięty do przodu. To też może być. Dziecka można oszacować na podstawie dwóch parametrów, z którym pierwszy to płeć matki. O płci dziecka może świadczyć prędkość jego tempa.